Proszę Państwa, jest godzina 5 rano, a to jest omówienie rozdziału 1076. Zatem zaczynamy. W tym tygodniu bez historyjki okładkowej, zatem rozdział zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy poprzedni. Luffy i Zoro myślą, że agenci nie są poważni z ich propozycją uwolnienia samych siebie. Kaku natomiast odpowiada, że po ich uwolnieniu ponownie dadzą się spętać. W co Zoro nie wierzy i absolutnie mu się nie dziwię. Naprawdę słusznie. W międzyczasie S-Hawk ich atakuje, a Zoro zauważa, że posiada on owoc ten sam co Mr. One. Można było dać mu lepszy owoc, tak swoją drogą. Gumiak oraz Glon zauważają potęgę Seraphinów. Kaku dalej ich namawia do współpracy, bo inaczej będą mieli problem. Shaka się wtrąca i pyta agentów, jaka była ich misja. Lucci wyjeżdża z tekstem, że mieli zabić wszystkich Vegapunków, na co Kaku się wkurza, bo Lucci jest zbyt bezpośredni i tłumaczy mu, by nie zdradzał takich tajemnic. Shaka dalej pyta Lucci'ego, co zamierza zrobić ze zdradą Stussy, a Lucci wprost odpiera, że zamierza ją zabić. Jaki to jest debil! Kaku ponownie się wkurza na swojego partnera, że mówi on wszystko prosto z mostu. Shaka ostatecznie daje Luffy'emu klucze i to on ma podjąć ostateczną decyzję co do nich. Mówiąc jednocześnie do Gumiaka, że najważniejsza jest ochrona Stelli. Luffy i Rob rozpoczynają rozmowę o tym, że ten drugi nie da rady pokonać Słomkowego i powinien dać jego załodze oraz wszystkim Vegapunkom święty spokój. Co oczywiście rozjusza agenta rządu, ponieważ Gumiak jest dla niego celem numer jeden do wyeliminowania. Więc nie zamierza zostawić Luffy'ego samemu sobie. Seraphin Kumy oczywiście ma gdzieś tą rozmowę i atakuje ich legendarnym już atakiem. Atakuje atakiem? No coś takiego generalnie. Ursus Shock się nazywa, ten z Thriller Bark. Agenci mimo wszystko zostali uwolnieni, wszyscy robią unik i wywiązała się walka tak teamowa. Przechodzimy do jakiegoś ukrytego więzienia na Egghead. Znajdujemy tam uwięzionych agentów CP5 i CP7, którzy płynęli tutaj na kontrolę, lecz zostali zaatakowani przez potwory morskie. Aktualnie wszyscy oni głodują i za całą sytuację obwiniali doktora Vegapunka, ale on sam tutaj siedzi. Doktor przyznaje, że nie ma on pojęcia, że coś takiego działo się pod jego okiem. Wspomina, iż wszystko zaczęło się od wycieku jego badań dotyczących poneglyfów. Szczerze to nie wiem jak to przetłumaczyć, ale zatwierdźmy ten wariant. My natomiast przeskakujemy do jakiegoś baru. Barmanka coś tam gada z jakimś dzieciakiem. My się skupmy natomiast na tym, że Shanks baluje z olbrzymami. Teorie, że jest on sojusznikiem Elbaf, chyba się sprawdzają. Do Shanksa przybywa Rockstar z informacją, że nadchodzą piraci Kida, którzy pokonali randomów podlegających Shanksowi. Według słów Rockstara nadchodzi pełnoprawna bitwa. Rudy mówi, że trzeba coś z tym zrobić. Olbrzymy wokoło niego się ekscytują możliwym pojedynkiem. Shanks każe postawić żagle i wyruszają. Powracają przy okazji Dogi i Brogi, którzy chyba skończyli swój pojedynek na Little Garden i chcą się wybrać z Shanksem. Czerwonowłosy pragnie, by Rockstar wysłał Kidowi wiadomość, że ma on wybór i albo może tutaj zostawić swoje kopie poneglyfów i uciekać, albo może ryzykować walkę z nim. Przenosimy się teraz na perspektywę Kida. Killer krzyczy, że widać na horyzoncie statki podległe Shanksowi, twierdząc, że każdy z nich to gruba ryba i jest ich pełno. Killer również podsumowuje całą sytuację. Wedle jego słów w poprzedniej batalii zostali rozbici, a Kid stracił rękę i stwierdza, że tym razem wezmą życie Kida. Na co Kid odpowiada, że jeżeli przegra, to tylko umierając. Rozdział kończymy Shanksem idącym w stronę Kida. No, po dwóch słabszych rozdziałach Oda znowu dowala do pieca, a moja ocena to takie mocne 8 na 10.
Pierwszy temat to... Mamy dwa duże pojedynki. Low i Czarnobrody, a teraz Kid oraz Shanks. Ponownie się zmierzą zresztą. Trochę tak w tej chwili wygląda drabinka po One Piece. I szczerze, realnie to chyba tylko ta piątka została w wyścigu. Marynarka jest zajęta burdelem na świecie, a reszta piratów jakoś po prostu jest bez szans. Pytanie tylko, kto wygra swoje pojedynki. Shanks i Czarnobrody to postacie budowane bardzo długo i zadebiutowali bardzo dawno temu. Jeszcze nie odkryli wszystkich swoich kart. Natomiast Kid i Law są od Shabondi, lecz według tego, co czytałem, Supernovas to był spontaniczny pomysł Ody, żeby urozmaicić Ark Shabondi. Dlatego jestem zdania, że Rudy oraz Czarni powinni wygrać ze względu na ważniejszość fabularną, tak to nazwijmy. W ogóle w tym najnowszym rozdziale wychodzi fanatyzm Kida. On nie kalkuluje, nie rozważa, nieważne, że wcześniej przegrał, i tak ruszy na Shanksa jak planował wcześniej. Chłop kompletnie nie odpuszcza i albo zginie, albo mu się uda. No na Wano się udało, tutaj niekoniecznie tak się musi stać. Naprawdę chciałbym, by Oda narysował kiedyś jego i Killera backstory. Przydałoby się, zwłaszcza, że walka z Shanksem to może być dobra okazja. Drugim tematem będzie zdrajca. Mówiłem w poprzednim omówieniu, że zdrajcy może nie być. Tymczasem ten rozdział pokazuje wprost, że jest. Tylko pytanie, kto nim jest i czym był ten dziwny cień wyłączający kamerki w laboratorium? Cień to może być jakiś robot stworzony przez zdrajcę, natomiast w gronie podejrzanych nadal jest Imo Lilith, ale dochodzi też Pitagoras. Pierwszy powód jest taki, że gdy Lilith pytała, czy ktoś siedzi w pokoju kontrolnym, to Pitagoras powiedział, że nie widzi nikogo. A teraz uległ atakowi na siebie. To mogła być próba odwrócenia uwagi. Więc by wychodziło na to, że Saturn nie przybył jeszcze na wyspę i nie wydał polecenia Serafinom. Tylko jeden z Vegapunków wydał im rozkaz ataku, a ponieważ w hierarchii władzy są sobie równi, nie mogą chyba unieważnić swojego wcześniejszego rozkazu? Tak to przynajmniej rozumiem. Trzecim tematem będzie Stella. Mamy 6 Vegapunków klonów oraz Stella, czyli jej główne ciało, które trafiło do więzienia, więc to jest ten Vegapunk, który przebywał z Bonnie, ale ona wyrzuciła go z pokoju, którym były wspomnienia Kumy? Przynajmniej ja to tak rozumiem, albo się kompletnie pogubiłem. Jeśli ktoś będzie życzliwy, niech mi wyjaśni całą sytuację w komentarzach. Poproszę. Ale czy Shaka czasem nie mówił, że było ich widać na kamerkach i dlatego ich niepotrzebnie szukał? Tutaj mam na myśli oryginalnego Vegapunka i Bonnie. Naprawdę idzie się pogubić. Czwarty temat to Rob Lucci, wielki szpieg i zabójca z Water 7 oraz Enies Lobby. Wypaplał wszystkie swoje rozkazy jak gdyby nigdy nic i to swoim wrogom. Nie interesuje mnie to, że Oda to przedstawił jako gag. Imo kompletnie to nie pasowało do postaci Lucciego, który zawsze bardziej słynął ze skrytości oraz małomówności, a w tym rozdziale zachował się jak naburmuszony dzieciak. Kompletnie mi się to nie podobało. Tak samo uwolnienie agentów i współpraca ze wspomnianymi też mi się nie do końca podoba, ale to już mówiłem w poprzednim omówieniu. Według mnie dwójka Serafinów nie jest czymś, z czym Zoro i Luffy by sobie do końca nie poradzili, plus jeszcze Shaka jako support. Myślę, że w ostatecznym rozrachunku daliby sobie z nimi radę, jednak no cóż, współpracują, ja muszę z tym żyć. Wspólny wróg łączy, jak to się przeważnie mawia. Zatem to by było na tyle, ja byłem Kapelusznik i do zobaczenia w następnych materiałach.